proszę bardzo, jakby ktoś się pytał, jak tam mój wtorek? Mój wtorek, tak. A robi się, kochani, właśnie hol zakupowy. Przyszło moje zamówienie ze sklepu. Zaraz będę odpakowywać je na żywo. Jeszcze, jak widzicie, nie mam pojęcia. W sensie wiem, co jest w paczkach, bo je zamawiałam, ale nie wiem, jak to wygląda na żywo. Ja, czy jest z dobrego materiału, czy nie, czy jest fajny krój, czy nie. Wszystko będę na żywo pokazywać w holu zakupowym, więc jestem mega podekscytowana, bo w sumie dawno nie było na moim kanale holu zakupowego. Zawsze tylko teraz te weekly vlogi. Czas chyba wrócić też do zakupów, bo to jest jednak to, co tygryski lubią najbardziej. Tak się do was nie odzywałam, bo kręciłam, słuchajcie, hol zakupowy. Mamy już kolejny dzień, już jest prawie wieczór, jak widzicie, jest ciemno, zastała mnie noc przy nagrywaniu, robi się tak szybko ciemno, że masakra, więc ledwo zdążyłam nagrać film, nim po prostu zastał mnie, słuchajcie, zmrok. Natomiast będzie hol zakupowy, być może już właśnie był nawet, nim ten vlog się pojawi w niedzielę, więc jeżeli ktoś z was nie widział, to spójrzcie, bo być może już jest na kanale. Natomiast nie wiem do końca jeszcze, kiedy nastąpi publikacja, muszę go zmontować, muszę zobaczyć, czy wszystko dobrze wyszło, natomiast haul będzie sztosem, jestem tak zadowolona z tego zamówienia, że sobie nie wyobrażacie, więc zresztą to jest to zamówienie właśnie, co wam pokazywałam, te paczki. Posprzątam, bo bajzel się zrobił przy tym haulu, tutaj niesamowity, jest milion kartonów, zresztą zobaczycie to na haulu zakupowym, co tu się działo, po prostu karton za kartonem szedł i leciały, ała, no. Kochani, zobaczcie, jak miło wrócić do domu, jaki ja mam widok tutaj z balkonu. No, po prostu pięknie. W Warszawie nie ma w ogóle śniegu, wiecie? Mama robi tutaj świąteczną herbatę. I to jest nasze odkrycie z zeszłego roku. Płatki z róży do herbaty zimowej, one są przepyszne. No, to jest konfitura. Ty ją zamawiasz z internetu gdzieś, nie? Bo nie da się dostać. Słuchajcie, to jest ekologiczna konfitura z płatków róży. I my to dodajemy do herbaty. Co tu jeszcze dodasz? Cytrynę? Cytryna, mandarynka. O, mandarynkę, widzicie, imbir. I taka herbata jest bardzo rozgrzewająca, ale też pyszna. My w zeszłym roku w zimę piłyśmy z babcią, jak byłyśmy nad morzem, taką herbatę z konfiturą z róży. Tam właśnie w tej herbacie pływały całe płatki z róży. Tu też są całe płatki chyba, nie? No i 70% płatków, więc to jest naprawdę genialna rzecz. Jak gdzieś zobaczycie, to bierzcie, a jak nie zobaczycie, to zamawiajcie z internetu, bo naprawdę to jest przepyszne. Taką porządną, nie? Porządną. No. Tutaj to samo. I proszę, plasterki, cytryny, mandarynki i wszystko leci. Ale to będzie dobre. No nareszcie będę miała świąteczny klimat, bo tam w Warszawie to ja troszkę tak, szczerze mówiąc, nie miałam. No więc ja się z wami witam w kolejnym weekly vlogu już z Gdańska z moją świąteczną herbatką. A wow, jak parzy! Tak, tu nie ma łóżka. Zobaczcie, wszyscy mają te kalendarze adwentowe i ja też już mam swój kalendarz adwentowy, mama mi kupiła, ale że dzisiaj jest, słuchajcie, już któryś tam grudnia, więc muszę zjeść kilkanaście czekoladek naraz. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Na obiad mamy dzisiaj kalmary i proszę, tutaj co, ziemniaczki muszę do tego sobie nałożyć. Układasz? To ty mi możesz nałożyć, o, dziękuję. Tak? Jeszcze? A, nie, nie tak dużo, nie tak dużo. Dobra, poczekaj za sobie. Za dużo. No takie coś zabrać, malutkie. Dobra, ja nie wiem, czy lubię kalmary, okaże się. I co tu jeszcze jest oprócz kalmarów? Cukinia, papryka, cebulka, czosnek, pomidory. Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym dniu. Zaraz wybieram się z moją mamą na zakupy świąteczne. Ale ładnie. Może zakosimy jedną do domu, już ubrana. I to z tą panią. Ale same świetełka. Dawaj tą choinkę i tą panią. Będzie nam przygrywała do świt. Bierze. I muzyka świąteczna.
paćce, będą zjeżdżać, chodź. Gdzie jest mama? A tu. Nie, no sztuczna górka. No i taka malutka. No właśnie, to oni z nigdy z prawdziwej górki nie zjechali. Ja. Ślicznie. No tak. Tak. Możesz tak podawać potrawy. No dobra, wyszłyśmy bez opaski, ale za to z foremkami do pierników, bo nie miałyśmy śnieżynek w tym roku. No i wreszcie coś dla mnie. Princess, takie powinnam nosić. Wow, zobaczcie jak pięknie. Tak? To potem z góry jeszcze pokażę wam ten statek, no ale coś cudownego. No ślicznie tu jest naprawdę. A gdzie mama? Nie no, hit. Słuchajcie, nie ma mamy. Ach, tam jest. Ale mi się schowałaś, kobieto. Już myślałam, że cię zgubiłam na dobre. Nie tak łatwo. Nie? Robert Lewandowski. Kochani, jest 5 godzin później, ciemno na dworzu. Dopiero wychodzimy. Bosko, bosko, bosko. Jezu, jest ślisko, ty uważaj, bo zaraz wywiniemy tu jeszcze. Ja się pytam, gdzie jest łoś Lucek? Kto oglądał w zeszłym roku moje vlogi ze świąt, to wie, że był gadający łoś Lucek, który słowa z siebie nie wykrztusił. Gdzie? A gada? O jest, gada! Chodźcie! Super! Be happy and have a wonderful time in our beautiful city, Gdańsk! Czy ktoś ma suchara dla łosia? Co? Nie? A, trudno. Przyniosłem swoje. Suchar numer 1. Jak się nazywa pływający łoś z 8 nogami? Łośmiornica. Jak się nazywa? Łośmiornica! Skąd wiedział? Jesteśmy już, słuchajcie, w domu. Nie będę pokazywała wam teraz prezentów, jakie kupiłyśmy, ale pokażę wam, jakie fajne rzeczy świąteczne kupiłyśmy do domu. I na przykład mamy przepiękne kieliszki do wina. Po prostu bajeczne. Oj. Patrzcie, jakie piękne. Coś cudownego. Nie tu. A, to są te śnieżynki do pierników. O Jezu. O, takie do prezentów. Słodziutkie. I jeszcze jedne do prezentu. A nie, sorry, to są haczyki akurat do bombek. O, tu są jeszcze jedne. Takie też do prezentów, bardzo ładne. I jeszcze znalazłyśmy takie bombki przecenione też z 39 na 19. Tyle bombek złotych, bo mamy złoto-czerwoną choinkę, więc super. Czy coś tu jeszcze? To już chyba wszystko. No, a reszta rzeczy to już są prezenty, więc pokażę wam to dopiero po Wigilii. Nie będę wam pokazać prezentów, ale muszę wam jedną rzecz pokazać. Powiedziałyśmy w Seforze, żeby zapakowali nam na prezent i... dali coś takiego. To
jest zapakowane na prezent. Ja bym dostała takie zapakowane. Wiecie, że opakowanie prezentu to jest połowa sukcesu? Ja uwielbiam, jak prezenty są ładnie zapakowane. Czy ty byś się, mama, ucieszyła z czegoś takiego? Nie. No patrz, jak z tyłu. No tak. Tak, to są perfumy, które powinny być elegancko zapakowane, a to jest coś takiego, no Sephora, please. Serio. Czas, kochani, kupić choinkę. A, dobra. Mamy. Mamy ją. Mamy ją teraz. Ja mam super pomysł, żeby wieść ją w tym wózku, ale ja nie będę jak Kamila i ja nie ukradnę wózka. Ale pomysł był przedni. No, pomysł był super, tylko że jak ja bym miała z tym wózkiem teraz do domu, no to nie wiem. Gdzie my stoimy znowu? Pytanie standardowe. Ups. Tam, w następnej. Kobiety sobie muszą wejść. Wróciłyśmy z zakupów. Trochę nam zeszło, jest 13:30, a wyruszyłyśmy o której? No ale kilka godzin poszło, nie? I dzisiaj tak, pieczemy pierniki, gotujemy warzywa na sałatkę. Coś jeszcze? Ubieramy choinkę. No, trochę mamy to zrobić. Trochę mamy. Kochani, u mnie w domu w Gdańsku już zagościł świąteczny klimat. Żeby było wszystko piękniej, ładniej, to pozapalałam świece, tak jak lubię. Wszędzie lampiony położyłam jeszcze. Zamówiłyśmy z mamą ze strony e-kwiaty.pl takie kwiaty w pudełkach. Wyglądają po prostu przepiękne, zobaczcie. Przepięknie. Taki mały gadżet, ale właśnie postawiony na przykład na tacy. Wygląda cudownie. Zaraz pokażę wam jeszcze, jak zrobiliśmy w salonie. A tutaj w salonie, tak jak wam mówiłam, zamówiłyśmy jeszcze jeden, trochę większy i w czarnym pudełku. Właśnie bukiet róż też ze strony e-kwiaty.pl. Przyszły nam razem takie dwa bukiety w pudełkach. A tu, kochani, jeszcze przygotowałyśmy z mamą taką dekorację stworzoną z innego bukietu. Też zamówionego z tej samej strony, tylko że po prostu już nie w pudełku. Tylko taki bardzo ładny, dosyć dziki bukiet róż. Naprawdę mają piękny kolor i ten bukiet jest naprawdę spory. Nie spodziewałyśmy się, że będzie aż tak duży. Naprawdę jest przepiękny. Też zamówiłam z tej stronki, podam wam opis w opisie pod filmikiem. Wciągnęłyśmy wszystkie ozdoby i będziemy ubierać choinkę, ale mama ma najgorsze zadanie zawsze. Rozplątywanie tych sznurów. Nikt oprócz mojej mamy nie umie tego zrobić i kiedyś nawet dała mi, słuchajcie, taki mega cieniutki łańcuszek. Był poplątany totalnie, a ja chciałam go ubrać przed wyjściem i mama mi go rozplątała. Nie wiem do tej pory, jak to zrobiła, ale ona jakoś widzi coś, czego ja nigdy nie widzę. Masakra! Stało się, a podobno to najlepsza bombka, jaka była w domu. Pamiątka rodzinna. Nie ma z tego śladu. Kurde, no ładna była, co mam ci powiedzieć? Przepraszam. Ja pierniczę, dopiero co odkurzałam. Czy zjadłeś już tę czekoladę? Kochani, jesteśmy zwarte i gotowe do robienia pierników. Tam w tle się, widzicie, odbija nasza choinka w szybie, jak pięknie, o tam. A tu mamy wszystkie ozdoby, którymi będziemy ozdabiać nasze pierniki. Tam w tle też nasze ozdoby świąteczne i zobaczcie, tutaj jest ciasto, które leżakowało w lodówce przez dosyć dłuższy czas. Ono ma właśnie leżeć długo w lodówce, przejść tymi przyprawami, wtedy są te pierniki najpyszniejsze. Tu są foremki, a jeszcze tutaj
są już przygotowane blachy, więc nic, kochani, tylko zabierać się za pieczenie. Patrzcie, jak rosną. Ogromne są. A jakie ładne płatki śniegu wychodzą, grubiutkie. Śliczne. A tutaj proszę, taka produkcja. Tyle ciasta. A tu już na... O, co to? Czekają kolejne. Piekarnik się nagrza? Tak. Mamy temperaturę? Tak. Gorączkę, ja mam chyba. Tak coś czuję. Mamy. Pierwsza partia. Nie za mało rumiany? Nie. Nie wiem. Chyba są okej. Są okej, żeby nie były przejarane też, nie? I zamianka. Pani leci z tym. To się nazywa, słuchajcie, jedną ręką kamera. A drugą do piekarnika. No jak to się nazywa? To się nazywa wprawa. Nie głupota, jeśli chciałaś to powiedzieć. To się nie nazywa. Nie, ja nie powiedziałam, nie pomyślałam. Nie, to się nazywa poświęcenie dla vloga. Kochani, oficjalnie wygrałyśmy. Z mamą. Ja wygrałam. No, ty na brzuchu masz, to chyba tutaj było no, takie, jak, tam, jak zobaczyłaś pierniki, to było takie Bokowanie kończę na brzuchu. No więc tak wygląda gotowanie w domu. Kochani, zobaczcie, ile tych pierników wyszło. A teraz robimy lukier. Żeby je ozdabiać, w tle słychać mikser. No ale produkcja konkretna. Jeszcze pokażę wam, jak pięknie jest na dworze. Zobaczcie, zaśnieżone. Ten widok tutaj o każdej porze dnia i nocy jest przepiękny. Podświetliłyśmy sobie jeszcze balkon na zielono, w kolorze choinki, mama mówi, więc spoko, niech będzie. A kto poznaje tą wesołą gębusię? Kochani, pytaliście się, czy zawsze jestem taka wesoła, czy to zawsze taka byłam. Pokażę wam tylko to zdjęcie, ta twarz. Mama, jak oceniasz twoje dziecko, jak byłam mała? Cieszyłam się dużo, czy mało? Cały czas się jeżą. No widzicie? Szanowni Państwo, chciałam przedstawić Państwu nasze sałatki świąteczne. Są jarzynowe i sałatka ze śledziem i burakami. Sałatki robiła moja mama od rana. Ja pakowałam w tym czasie też prezenty. Montowałam dla Was film i no, ja jeszcze będę piekła ten chlebek bananowy, o którym mówiłam, chlebek ciasto bananowe. No, ale to są takie sałatki. Czy wy też robicie taką, o, sałatkę ze śledziami, czy nie? Tutaj są śledzie, buraki i co tam jeszcze? Ziemniaki. I jajko jest starte u góry, a wygląda jak ser. A to klasyczna. A, i trochę jabłka, dobra. A to klasyczna jarzynowa. Reszta sałatek? A, dobra, to jeszcze nie wszystkie sałatki, kurde. Jezu, kochani, zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Przyjechałam na jarmark bożonarodzeniowy.
Idziemy przez tą bramę, chodź, co? Chodź! Czego to tym ludzie są? Nie ma... Słyszę jak mówisz za kamerę i opowiadasz, że nie jestem przyzwyczajony zupełnie. Dobra. Czekaj, bo pani pozuje, a ja już chciałam się wbić, w ogóle straszne to jest, bo ja się zawsze wkurzam, jak ktoś mi się wbije w zdjęcia, a sama bym... Do kamery, no do was! Z wami rozmawiam teraz. Okay. Jak ja mam kamerę włączoną, to znaczy, że mówię i do ciebie, i do nich, rozumiesz? Dobra, nie wiem, że mieliście. No nie, bo jeszcze tutaj mała modelka. Zaraz się nie śmiej, zaraz ty będziesz mi tak robił tutaj zdjęcia. I'm hopeless now. Works, I'm every